że przy każdym śladzie widoczne są takie numerki. Rozstawiane są numerki, przy tym tak tutaj, że tak powiem, kredkowana linijka, to jest tak zwana skalówka. I każdy ślad musi być opatrzony w skalówkę, numerek odpowiedniej wielkości do naszego śladu. Na miejsce zdarzenia, jak technik jedzie, to przede wszystkim musi mieć ze sobą swoją walizkę. I w niej przewozimy nasze proszki, nasze narzędzia, które posłużą do zabezpieczenia śladów kryminalistycznych. Teraz może ja zaprezentuję, jak działają po prostu nasze proszki, tak? Nie wiem, czy jest jakaś ochotnik, ochotniczka. Może pomoże mi. Co? Zapraszamy bardzo serdecznie. Tak? Dobrze. Chodź tutaj. Posłużymy się. Znajdziemy ochotników więcej, co? Tak. Nie. Zobaczmy rękawiczki. Słuchaj. Będziesz miał poważne zadanie. Przejdź sobie swoimi łapkami po twarzy, po włoskach, tak? Zbierzesz trochę substancji potowo-tłuszczowej. Tutaj po czole, wiesz, po czole możesz takie mocno, bo zawsze to czoło jest takie bardziej klejące, nawilżone, tak. Powiedzmy. Tak, i teraz swoim paluszkiem. Wiesz co, może na tym będzie miał po prostu dwie, co? No dobra. Tutaj bez przesuwania paluszki przyłóż po środku tej karteczki. Mocno. Trzymaj jeszcze. Tutaj. Możesz teraz już podnieść. Drodzy Państwo, żeby nie było, że oszukujemy, to tam kartka, na której jest ten odcisk, jest tak samo jak tutaj, czyściutka, nie? Nic nie ma w środku w tej ramentce. Żeby nie było, że tutaj jakieś czarnowictwo, inne czary się dzieją, także... Widzisz to, co tutaj jest? Takie małe czary-mary. Zobacz. Ja może pokażę, zaprezentuję tak do góry. Ty to widzisz, co tu się dzieje. Tajemnice, ta pani, która tam przez telefon w naszych spotach mówi, jest mamą naszej...